odsłona, przepraszam, Avant Drum Session naszej poznańskiej imprezy. Cieszę się bardzo, że jest... No właśnie, brawa, brawa! To jest wszystko dla was, jak zrobiłem. Sobie, ale jest ważne, żeby dobrze muzykę wyrazić, nie? Po prostu, żebyśmy się czuli komfortowo, żeby gra była ekonomiczna. Aranżuję numer, to staram się nie robić zmian tempa. Staram się załatwiać sprawę jakby wartościami. Zresztą tu się pojawiały te sytuacje dzisiaj. Też, na przykład 4 noty z priory, powiedzmy, albo powiedzmy 3-16. To jest akcent co 3-16 na przykład. Sprawia to wrażenie, jakby faktycznie tempo się zmieniało, nie? A tak naprawdę się nie zmienia tempo, bo... Wydaje się, że jest tempo, powiedzmy... A tempo jest... Tylko, że jest to 3-16 akcentowane, czyli ja robię taki zabieg, że często zostaję na hi-hacie po prostu normalnie z 4/4, mimo tego, że tu się jakieś dzieją. Wygląda to tak. Taka sytuacja, że mamy 5/16, powiedzmy, nie? Nie brzmiało. To tak, no faktycznie ten swivel mi został po aksisie. Po prostu jakoś tak naturalnie na tej stopie mi się tak grało po prostu. Aczkolwiek teraz dostrzegam pewien sens w tym, bo wymyśliłem sobie taką koncepcję, żeby przenieść technikę z rąk, technikę Mollera, czyli wiadomo, no, nie jest wszystko na jednym poziomie, ale są upstroke'i, downstroke'i, nie? Powiedzmy ręka idzie do góry, czy nie wiem, no dwójki. Ten cały pumping motion tak zwany, nie? Czyli nie jest wszystko tak, ale jest też ten upstroke, nie? Naturalnie jest tak, jak się wykorzystuje odbicie z membrany na werblu, tak samo na stopie. A Axis miał to do siebie, że cała akcent szła ze sprężyny jakby. Deska nie waży nic w aksisie praktycznie, jest sprężna. No i ja się pytam, gdzie odbicie z nasiągu, nie? I po prostu dla mnie to nie brzmi to. Jak słyszę po prostu bębniarzy metalowych, którym się wyłączy na przykład trigger albo siądzie prąd. No, siądzie prąd i... Wiesz, takie... Wyłącz na chwilę moduł. Ja potrzebuję tego modułu, żeby mieć tą górę na początku, ten atak, bo jak jest faktycznie bardzo gęsto, to robi się bulgot po prostu z tych stóp, nie? A ja potrzebuję... Że są takie trzy fazy, nie? Że tam jest, powiedzmy, nie wiem, 16.
całej nogi po prostu. Mam na tyle czasu i jestem na tyle, no, że mogę ja po prostu z dynamiką przywalić. Potem taka kolejna faza to jest, bo ten już wchodzi staw skokowy, aczkolwiek nie jest to sam staw skokowy, że już tak fizjologicznie to wyrażam, ale trzeba to tak powiedzieć, żeby wyjaśnić. Tylko jest to takie połączenie właśnie tego ruchu nogi i stawu skokowego. Ja na przykład tą technikę stosuję do wszystkich triolowych rzeczy, takich właśnie średnich. Każdy pedał ma swój po prostu balance point, można powiedzieć. I jeżeli się to wyczuje i właśnie odpowiednim ruchem po prostu przeatakuje, to naprawdę można wygrać szybkie tempa, nie męcząc się w ogóle, bo bazuje się na tym balansie po prostu. No. Plus odbicie jest membrany, to jest śmiertelnie ważne. Trzeci po prostu, to tak naprawdę właśnie wskakuje już sam staw skokowy. Tutaj już noga jest za duża, żeby wskakuje w tym taki właśnie ten swivel, powiedzmy. I traktuje, jest trochę molera w tym tak naprawdę. W powiększeniu to jest coś takiego właśnie, można powiedzieć. Ten upstroke jest, nie? Jest takie jedno ćwiczenie, które strasznie dla mnie było przełomowe. To są dwójki z przesuniętym akcentem na drugą nutę. I bez poszanowania odbicia się nie zagra tych dwójek, powiedzmy. Jeżeli wszystko będziesz chciał wbić, po prostu zagra te dwójeczki, nie? Czyli... Kolejna rzecz, że ćwiczy się palce strasznie. Bardzo ważna jest ta akcja po prostu palców na drugą nutę. Bo zauważcie, że na werblu jeszcze zagramy, ale co z tomami na przykład? Gość mi tak tu uświadomił, powiedział, zagraj te dwójki na tomie teraz. No, z normalne dwójki, nie? No właśnie, no ja na tym pracuję cały czas teraz, nie? Żeby po prostu to wzmocnić. I to samo jest z tomami. Bardzo... Dwójki bardzo pomagają w tym, żeby też jedynki były paradoksalnie mocne.